Chciałem wam właśnie powiedzieć, widzom, widzicie, co ludzie robią? Wrzucają po prostu koszulki, bluzy, kubeczki robią z moim wizerunkiem. Nie mają do tego żadnego prawa. Ja nic nie podpisałem, żadnej umowy z nimi. Po prostu ktoś zarabia na nas pieniądze. To tak nie powinno być na tym świecie. O, właśnie widać. Jakie to prawo jest? Łamanie prawa. To powinna policja się tym zająć. Zarobku. Bez zgody, właśnie. No. A, i kubki z moim wizerunkiem? Jakie to prawo jest? Pokazywać moją twarz? I widzicie, co tu się ogółem dzieje? Ktoś wchodzi na mój prywatny kanał i po prostu zarabiają pieniądze dla siebie. My żadnej złotówki z tego nie dostaliśmy i chciałem wam powiedzieć, żebyście sobie to sami widzicie. I proszę tego po prostu nie kupywać. Bez mojej zgody nie podpisana żadna była umowa, nie było żadnych i zgłaszają i jeszcze na telefon. Już jedna wykasowana, widzisz? I widzicie ludzie, co inni sobie mają parę złotych. Otwierają sobie firmy, robią sobie bluzy, kupują taniej, a później zarabiają na te pieniądze. Takiego czegoś nie powinno być i chciałem wam to właśnie powiedzieć, że powinna to YouTube'a się zająć się tym. I policja, i prokuratura. Szanowne Państwo, kochani moi, nawet jest z moim nie wizerunkiem, ale autografem, na koszulce widać, Konon premię. Ja nie wyraziłem zgody na to, ani składałem podpisu, ani nic, zero i chciałem powiedzieć, że kieruję sprawę kategorycznie do prokuratury tutaj generalnej, krajowej, ażeby zajęli się czym prędzej. Czym prędzej, żeby tego było. Nie można robić bez zgody. Bo jest łamanie to prawa ludzkiego. Zarabiają oni na nas, na mnie i na mojego.